Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. W tym ciemnym, można by powiedzieć, czarnym klimacie, ale żeby nie być oskarżonym o promowanie zachowań rasistowskich, wygasiłem ową moją lampę, która bardzo mocnym, jasnym, białym światłem świeci, żeby zachować tutaj, prawda, tę polityczną poprawność. Do tego jeszcze, słuchajcie, założyłem czarną bluzę, ale czarna bluza z motywami białymi. O, tak to wygląda. To jest logo wspólnoty Chenacolo, która funkcjonuje między innymi w Medjugorje. Kiedyś o niej wspominałem. Pozdrawiam chłopaków zresztą z Chenacolo. Owe logo, zobaczcie, ma dwie postacie dzieci, które są czarne. A logo powstało wiele, wiele lat temu, w związku z tym również nie jest rasistowskie. Co więcej, oczy mam również ciemne, tak więc również w tej kwestii jestem absolutnie czysty, jeśli chodzi o rasizm. Co więcej mógłbym zrobić, żeby nie zostać oskarżonym o rasizm? Pomyślałem sobie, że kiedy skończę nagrywać ten filmik, pójdę na dach mej kamienicy, aby się opalać, a właściwie spalić, dopalić moja karnacja, która jest ciemna dzięki mojej mamie, świętej pamięci mamie. Niech stanie się po prostu czarna, kiedy wyjdę na ulicę, aby nie być oskarżonym o rasizm, jak o rasizm został oskarżony święty Michał Archanioł, a może nawet nie on, bo święty Michał Archanioł niczego winien, w taki, a niewinny sposób jest w ikonografii przedstawiany, ale jego wizerunek, kiedy to święty Michał Archanioł depcze głowę demona. Demona, który ma twarz ciemną, no, czarną. W każdym razie zapraszam was troszkę cynicznie, jak widzicie, jak inaczej się do argumentów, o których za chwilę powiem, czy pewne ideologii odnieść. Filmik, w którym to zastanowimy się nad rasizmem świętego Michała Archanioła. W internecie pojawiła się kampania nawołująca do przeprojektowania jednego z najważniejszych brytyjskich odznaczeń. Orderu świętego Michała i świętego Jerzego, bo zdaniem inicjatorów wizerunek świętego Michała trzymającego nogę na głowie szatana przypomina śmierć George'a Floyda. Na awersie orderu znajduje się święty Michał Archanioł, depczący szatana, ale zwolennicy kampanii twierdzą, że obraz ten przypomina okoliczności śmierci George'a Floyda. Ustanowiony w 1818 roku Order Świętego Michała i Świętego Jerzego jest tradycyjnie przyznawany ambasadorom i dyplomatom oraz wyższym urzędnikom Ministerstwa Spraw Zagranicznych za zasługi w służbie zagranicznej, ale mogą nim zostać odznaczeni także cudzoziemcy jako honorowi członkowie. Ma trzy stopnie: rycerza Damy Wielkiego Krzyża, rycerza Damy Komandora i Kawalera. Na początek, omawiając ten naprawdę mocno matrixowy i mrożkowy temat, a mianowicie ów rasizm, którym miałby emanować wizerunek świętego Michała Archanioła depczącego głowę demona, chciałbym przytoczyć słowa Ryszarda Nowosielskiego, który kiedyś rzekł, być może napisał: mózg owinięty w gazetę to jeszcze nie światopogląd. Tak. Pierwsza sprawa, nie wiem, czy w ogóle można poważnie rozważać owe rasistowskie zarzuty wobec świętego Michała Archanioła, a konkretniej wobec jego wizerunku przedstawiającego owego Michała depczącego głowę demona. Myślę, że wynika to z pewnej niewiedzy,
która staje się elementem definiującym współczesnych absolwentów wyższych szkół, czy też różnego rodzaju uniwersytetów, a mianowicie ogromne braki z zakresu historii sztuki. Po prostu tyle albo aż tyle. Dlaczego w ten sposób święty Michał Archanioł został przedstawiony na owym obrazie? Dlaczego demon ma ciemną karnację, ciemną twarz? Zresztą, czy ktoś z was kiedyś wpadłby na to, dopuściłby w sobie takie myśli, czy w ogóle no, doznałby takiego olśnienia, że święty Michał Archanioł depcze głowę czarnoskórego demona? Wiemy i z ikonografii, z historii sztuki, nawet nie trzeba studiować historii sztuki, żeby to wiedzieć, że demon kojarzy się z ciemnością, z mrokiem, z tym, co jest pozbawione Bożego światła. W związku z tym demon zawsze przedstawiany jest jako ciemna postać i mam tu na myśli kolor skóry. Zresztą tak na marginesie, jakich my to czasów dożyliśmy jeszcze parę lat temu, nawet nie wpadłbym na to, że za kilka lat, w roku 2020, w lipcu tegoż roku, będę zastanawiał się nad tym, czy demon, a właściwie święty Michał Archanioł, jest rasistą, depcząc głowę demona, którego skóra jest po prostu ciemna. Wymieniłem sobie, słuchajcie, również różaniec na biały, no znaczy na jasny, o którym wam ostatnio mówiłem na Facebooku. Różaniec bardzo ciężki, z białymi, stalowymi, nierdzewnymi kuleczkami na lince spadochronowej. Krzyż również z tyłu jest biały, zobaczcie, jak to się wszystko złożyło. A, przepraszam, biały, a miał być czarny. No to teraz, przepraszam, pojechałem, nie przemyślałem tej wypowiedzi. Dobrze, to wrócę chyba do poprzedniego różańca, który troszkę był ciemniejszy. Myślę, że nie będziemy musieli długo czekać, aby pewne instytucje, instytuty, społeczności stanęły w obronie szatana przedstawianego w ikonografii w postaci na przykład zwierząt. Być może ekolodzy za chwilę stwierdzą, że diabeł w formie zwierzęcia, dzikiego zwierzęcia, jest, no nie wiem, nieekologiczny, albo może inaczej, budzi nienawiść do zwierząt. Problem jest taki, o którym mówił kiedyś Arystoteles, że największą karą za brak używania rozumu jest sam brak używania rozumu. Chcę wam przeczytać fragment pewnego artykułu dotyczącego wizerunku szatana w sztuce średniowiecznej. Liczba i różnorodność graficznych przedstawień szatana i jego podkomendnych czyni ich klasyfikację niezwykle trudną. W efekcie do dzisiaj ikonografia zła kryje wiele tajemnic, a składające się na nią dzieła od wielkich fresków po niepozorne miniatury są rozrzucone po kościołach, archiwach, muzeach i bibliotekach całego świata. W niniejszym artykule chciałbym przedstawić subiektywny wybór przedstawień szatana pochodzący z epoki średniowiecza. Celowo pominąłem tu dzieła najbardziej znane, przede wszystkim pochodzące z przełomu epok drzeworytu. Skupiłem się na przykładach wcześniejszych, przede wszystkim tych, które mogą dzisiaj dziwić formą artystyczną i zamysłem. W pewnym stopniu zestawienie to stanowi uzupełnienie dla opublikowanego przed rokiem w Histmagu artykułu pod tytułem, ten cały wstęp był tylko po to, aby was doprowadzić do tytułu tegoż artykułu, Diabeł jako murzyn, cytuję, to nie są moje słowa, murzyn, średniowieczne korzenie rasizmu, który ukazał się także drukiem. Ręce opadają. Kończąc już ów temat, znajduję się w zupełnej ciemności, żeby, no właśnie, nie być oskarżonym o rasizm. Moja twarz jest troszkę biała, za co przepraszam, następnym razem ją przemaluję smołą na czarno. Kończąc ów temat, który no nie sposób omawiać poważnie, bo kiedy zdrowy rozsądek przestaje działać, to nie ma naprawdę żadnych argumentów, aby go włączyć, nic na siłę. Chciałbym zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Pierwsza sprawa, inicjatorzy
owej akcji, która oskarża świętego Michała Archanioła, a właściwie jego wizerunek o rasizm, zwracają uwagę na kilka szczegółów, a mianowicie, że święty Michał Archanioł ma biały kolor skóry i niebieskie oczy, w związku z tym absolutnie symbolizuje, zdaniem owych działaczy, białego człowieka, a właściwie jego dominację nad czarnym człowiekiem. Co więcej, demon, którego głowę depcze święty Michał Archanioł, rzeczywiście jest koloru czarnego, czyli jest to czarnoskóry, bez wyjścia, musimy przyznać rację, tak, jest to rasizm. Oczywiście żartuję, ale to ja żartuję. Inicjatorzy owej akcji naprawdę nie żartują. Fryderyk Nietzsche kiedyś napisał: nie ma tego, o czym mówisz, ani diabła, ani piekła. Dusza twa zemrze prędzej jeszcze niż twoje ciało. Nie lękaj się zatem niczego. Niczego. Nie lękaj się, można powiedzieć, Fryderyka niczego. Fryderyk Nietzsche rzekł: Bóg umarł. Po śmierci Fryderyka Nietzschego, to pewnie wszyscy znają takie powiedzenie, Bóg rzekł: Nietzsche umarł. W każdym razie te wszystkie absolutne, antyracjonalne, nielogiczne, poza zdroworozsądkowe akcje i inicjatywy wyrastają nie tylko z braku wiedzy, mamy tu na myśli chociażby wiedzę z zakresu historii sztuki, ale ze swego rodzaju nihilizmu, to znaczy braku wartości, pewnego fundamentu, który stanowi pewnik, obiektywny pewnik, obiektywną prawdę, do której zawsze można się odnieść. Inicjatywa, aby oskarżyć wizerunek świętego Michała Archanioła o rasizm, wynika z tego, o czym dziś głośno się mówi i co głośno się głosi, aby każdy mógł robić, co chce, a prawda jest tylko taka, jaką ja widzę. Znaczy, prawda jest subiektywna. To, co dla mnie jest prawdą, jest najprawdziwszą prawdą. Twoja prawda nie jest prawdziwa, bo nie jest moją prawdą. Nie. Prawda jest zawsze obiektywna, a nasze poznawanie prawdy może być subiektywne i jest subiektywne, ponieważ spoglądamy na ową prawdę, która jest obiektywna, czyli znajduje się poza subiektem, poza podmiotem poznającym, z różnych perspektyw, z różnych stron. Ale są to twierdzenia metafizyczne. Metafizyka została odrzucona przez Kartezjusza na początku nowożytności, w związku z tym sięgam znowu do jakichś dziwnych, starożytnych, a może i nawet nie tyle starożytnych, co po prostu pełnych ciemności, ciemnogrodu, powiedział mroku, ale to już nawiązuje do koloru czarnego, tak więc nie chciałbym o rasizm być oskarżonym twierdzeń. Tak, sięgam do owego ciemnogrodu, do średniowiecza, dzięki któremu chociażby edukacja stała się powszechna i gdyby nie średniowiecze, wielu tych, którzy uważają się za oświeconych, nie potrafiłoby nawet loginu Facebooka wpisać. W każdym razie, Bóg dał nam rozum, abyśmy go używali. Jednym z darów Ducha Świętego jest dar rozumu. I myślę, że powinniśmy się o dar rozumu modlić i dla owych ludzi, którzy są daleko od Boga i na przykład oskarżają wizerunek świętego Michała Archanioła o rasizm, ale również i za nas, abyśmy my w sobie wciąż odkrywali dar rozumu, a wtedy każda ciemność stanie się światłością. Chrystus powiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Droga wymaga od nas pewnego wysiłku, również intelektualnego. Prawda wymaga od nas pewnej wierności. Prawda jest drogowskazem, który wskazuje nam drogę. Drogowskazem, który wskazuje nam drogę i zawsze prowadzi do życia. Poza prawdą jest śmierć. Prawdą nie jest to, co ty uważasz, albo to, co ja uważam za słuszne. Prawda zawsze daje życie, a życie daje tylko miłość. Jak mówi święty Jan w swoim liście, Bóg jest miłością. Wszystkiego błogosławionego wam życzę. Przepraszam za cyniczny język, ale podkreślę raz jeszcze, trudno było mi ten temat omówić poważnie. Mea culpa, mea maxima culpa. Przyznaję się, jestem człowiekiem słabym i grzesznym, ale za to dostosowałem się do norm antyrasistowskich, zgasiłem białe, jasne światło, założyłem czarną bluzę z elementami oczywiście białymi, ale logo na tej bluzie jest czarne, tak więc tutaj również
zostaje wiernym normom antyrasistowskim. Oczy też mam ciemne, wszystko gra. I wszystkiego błogosławionego wam życzę. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Cześć, hej, szczęść wam, Boże.